Siema, ze strony Tuwek jest 319, lecimy z intrem i z odcinkiem. Dobra. O Jezu, dawno... Wej, wo! I'm shit. A czy ty serio? Na minus 7. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Zostałem sobie na minus 5, a ta minus sobie na minus... Goddammit. To niezła kurna kamerka. Moja. Logitechu, Logitechu. Kurna... Lubię cię, ale czasami cię to nienawidzę przy tym, jak ty to robisz. Takie... niemiła sytuacja. Dobra. Skończenie tego maybe jest jakimś jeszcze tym pomysłem. Ale pomysłem. Skończenie tego tak czy owak trzeba na lecie kończyć. To co miałem chyba wcześniej żeby ci kupić na dzisiejszym. Jako iż, że nie mogę tego potwierdzić w 100%. No nie mogę niestety. Ale jeżeli to wypadnie tak, nie wiem, wspaniale, jak myślę, to pojechać do Gdańska na ten tydzień, ale no w lipcu sobie robię było. Będzie, że jeszcze bym pierdyknął. Czekaj, a wy nie widzicie w ogóle ten mikrofon? Wy nie widzicie tego mikrofonu. No to kamerka nic nie przechwytywała. Okej. Nie było widać mikrofonu, ale no to teraz jest większy audio niby, bo będzie widać mikrofon mój. Śmieszne. Mikrofon i tak człowiek będzie zmieniany, bo nie będę ciągle na nosok się cisnął, no nie powiem, że nie będzie. To zmienienie tego mikrofonu, I guess, nie wiem, nawet czy nie jutro, tak. Masz już pieniądze? No to, no nie mam. Takim względem będę wymieniał, że kupię części, takie, kupię części, no, Behringera, te takie wszystkie rzeczy, takie, no, przyziemne mocno. I później na to przejdzie inny mikrofon AT2020. To co mówiłem, nie w jednym odcinku chyba. Taki wtedy przejdę, no będzie dobry. Coś jeszcze chyba miałem do tego. No zmieniony uchwyt będzie na pewno. Nie będę na tym ciągle lecieć, bo nie powiem, że nie. Jest to już takie przeżytek mocny tego uchwytu. Nie powiem, że nie, bo to już jest przeżytek mały. Nie powiem, że nie. Ale no. Będzie to też zmieniony. Co tam byłoby jeszcze zmieniony? Uchwyt. No, uchwyt byłby zmieniony wtedy. Mikrofon. I chyba, jak dobrze pamiętam, nie, to tyle. Później, w takim późniejszym czasie mocnym, dodałbym DBX-a mocno. DBX by, no nie powiem, że nie wleciał, jakoś tak o, leciałby u mnie na rejony DBX. Byłby wtedy już na pokładzie, ale no mówiąc tą stroną, to jest jakiś wydatek. Nie mały, bo no za same rzeczy, te co potrzebował, na to do słuchawek, to oddzielny kanał słuchawkowy, gdzie mogę inne słuchawki do innego kanału, każdy może kanał swoim sterować inaczej. Z tym wszystkim i ten Behringer, taka odcięcie masy, jeżeli miałbym przez mikrofon miałby buczyć coś w tym stylu, no to no, coś takiego byłoby, izolator masy, dokładnie, no to podliczając to wszystko, wychodzi cena niezmierna, niestety trochę wysoka. 273 zł. A tyle kupię już mikrofon. I po tym, no prawie kupię. I po tym wylatuje mikrofon. Po mikrofonie
Uchwyt, bo on będzie to jeszcze wtedy na tym uchwycie starym. Iwano myszką mi odleciało to trochę. W sumie trochę jeszcze mógłbym tak przybliżyć, ale nie tak dużo. Bo tak będzie to głosowo zmieniane. Zobaczymy później kamerkę polecieć. No w PC to też będę musiał polecieć, bo no sorry. Jakoś i że dobra, jest to PC, nie powiem, że najnowszy. Nie na takim najnowszy, że tak u dobra, wszystko pójdzie tam. Grafika będzie do zmienienia. Też w takim czasie, że ła. Creeper mnie zaskoczyłeś, nie powiem, że nie. Ale no człowieku, zaskoczenie mnie zabicie to jest dwie różne sytuacje. Halo, postawiłem dopiero co pochodnie. What the hell? Jak to się respi, to ja już nie wiem. O tak. O ta, o tak. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Nie za dużo? Nie za dużo? Trochę? Może stamtąd dziś się respi dlatego, bo... Bo hello, ostatni bochenek. Regenerację dostanę jakąś taką małą. Postaw mi to tutaj. I don't get it, ci to jeszcze musisz się respić już, no. I po taką formą mówić, no to... Zdobienie tego wszystkiego. Postawienie to na to wszystko aparatowo. Zmienienie tych mikrofonu. No to już będzie rzecz, no przejście z innego audio trochę, na XLR znowu. Ale to będzie przejście, tak czy owak. Będzie, że będzie dobre pod względem tego, że będzie już na kilka dobrych, nie wiem, lat mikrofon pójdzie. Będzie, że to wszystko tak ładnie pogrupuje się i będę mógł, dobra, elo i to tyle. Jak tak, no to nie mam jakby tej winy, nie ma tej takiej winy. Och, 1, 2, 3 tutaj będzie, nie ma takiego aż nachodu, jak to mógłbym powiedzieć, że dobra już, ale mikrofon, zmiana, będzie to na dobre lata. Bo pewnie nie będę już planował zmiany mikrofonu. Jeżeli tak, no to... Jeżeli będzie zmiana mikrofonu, to wtedy byłoby chyba już z DBX-em możliwe. Tak czuję, że to wtedy byłoby z DBX-em. Jeżeli tak, no to dobra, mam już DBX-a. Po prostu jakby lecę w tą stronę taką, że DBX, no wszystko takie te rzeczy techniczne pod tym względem, że... Są, ale to jest chyba, że upgrade'ować później mikrofon jeszcze bardziej, a to wtedy no zmiana uchwyt to będzie wymagane, bo ten nie uniesie mikrofon, który kilo 10 waży z koszykiem swoim, no to wątpię, że taki uchwyt za 50 zł, to jest 50 zł, nie będę mówił, okłamywał, to jest uchwyt za 50 zł, służy dobrze jeszcze pod tym względem, że działa. Ale już, że to jest już jakby zmiana mikrofonu, zmiana takiego setupu względem już, nie wiem, że będą nachodziły różne rzeczy, różne takie rzeczy stosunkowo pod te wszystkie akcje, też takie wszystkie, nie wiem, jak to mogłabym zamknąć w jakąś całość jedną. Czy po prostu dobra, mikrofon Novox działał i jest jakby na początek zarąbisty, jaką miałem, no górzą ciągle, bo tamten XR to był taki trochę do wywalenia, niestety, nie powiem, że nie. Ale teraz powiedzmy wyleci taki mikrofon, jaki będę miał, no to już będzie ta zmiana odczuwalna, bo nie powiem, że nie, ale będzie to już zmienne audio pod innym względem, że po prostu już lepsze, po prostu nie, takie, że dobra, taka forma, jeszcze zostajemy na takiej formie, a później zmieniamy mikrofon. Ten efekt będzie przychodził, no uzbieram pieniądze, no to wydam. Nie do komu, po prostu wydam i tyle. Ale
Znaczając nad audiem, no, tą sumę, jaką nie jest ta mała, no to mam nadzieję, że trochę jakby przyświeci temu, że nie będą się zmieniać. Będzie dobre audio, żeby nagrać się po tym w OBS-ie to wszystko. Jedną ścieżką może znowu. To będzie jakby ciągle jest to będzie zmieniane. Że powiedzmy ten upgrade, ten. To jest jakby stosunkowo. Stosunkowo, jeśli to, co mówię, się zarąbiście spełni, no to nie będę gadał głupot, bo to będzie zarąbiste pod tym względem, że dobra, działa, zarąbiście, po prostu. Ale wiecie, to jest jakby kompostownik będzie trzeba zrobić, jak się kompostownik zrobiło. Będę musiał pewnie sobie recepturę zobaczyć, bo nie pamiętam, za chore. Jakby to wszystko członkować będzie takim stosunkiem, że zmieni to się wszystko, zmieni się powiedzmy struktura tego, jaki mam głos, jak to już idzie przez te, no, mogę powiedzieć miesiące, lata. Ale ja uzbieram na te rzeczy kilka, to zaraz później mikrofon, uchwyt, bo nie będę już powiedzmy na tym uchwycie za 50 złotych liczył, bo nie wiem jak na długo może ten mikrofon nie. Nie no, chyba Tommy Nit miał z Anglii, miał ten uchwyt, ten taki sobie chyba. U nich to jest jakieś, nie wiem, 10 funtów? Nie wiem. Chyba 5 funtów. 10 funtów około lub 9. No to. Ale pewnie on ma Rode'a już, więc coś w tym stylu, bo. U nich Rode, nie wiem, że nie. Tani jest, bo. Funt tani. Są mi na zarobki, okej. Okay. To mógłbym się skupić, ale Rode to Rode. To jest jakby. Sama nazwa wskazuje, że taki profesjonalny już. No i uchwyt. No. Jest dobry, bo ma duży udźwig mikrofonowy. A mówiąc taką stronę, że dobra, duży udźwig ma, no to. Mówiąc prawdziwą formą. Taką nagrywającego, czy powiedzmy. Upgrade'ować to w taką manię tego, że wszystko ma być full detaliczne, no to jakby coś takiego zamówienie, no to jest już taka zmiana, no, osiągalna względem tego, że wyższy gabaryt na to usiądzie, powiedzmy mikrofon, ten co waży, nie wiem, 250, nie mogę zgadywać, bo jakby nie ten, ale powiedzmy, dobra, pójdźcie powiedzmy Rode NT1 Kit, jeden kit, powiedzmy, coś w tym stylu, jak się nazywało, no to to już pójdzie kilogramowy mikrofon, nie powiem, że nie, no to to może się chyba pójść i będzie już po prostu taki klapnięty, do widzenia go nie ma już, a powiedzmy taki, nie wiem, Rode, no to to utrzyma, bo inna budowa, inne to wszystko. Pewnie ten, pewnie zobaczymy. Mówię teraz jak przyszłość, to zobaczymy. Jeżeli, nie wiem, nie w tym, nawet nie w następnym miesiącu, się uda uzbierać taką sumę, że dobra, kupię te rzeczy, które mam już w koszyku w jednym miejscu, no to zamówię je, odbiorę sobie. Będę czekał powiedzmy na następne rzeczy, takie jak mikrofon i uchwyt. Pewnie to doliczę w jednym, że tam te 700 uzbieram i kupuję już. Po prostu jakby mówiąc to takim głosem, no to takie uzbieranie powiedzmy, no to jest to trochę zbieranie. Nie powiem, że nie będę kłamał. Jest to czasochłonne i takie zbierające mocno czas, ale uzbieranie, no to później audio będzie inne. Całkowicie inne, bo tu pewnie będzie inna jakość głosu z, powiedzmy tego, bo mikrofon ma inny głos. Jeśli powiedzmy będzie do ADDB, jak to będę mógł szumy wyciszyć, to takie wszystko, sy, takie duże i tak dalej. No to to już idzie na te plusy, ale to DBX, no to DBX DBX-em. Jest to na DBX nie mała suma, bo to trzeba, nie powiem, że nie, uzbierać, kupić, wszystko przemontować, wszystko podłączać i wziąć na słuchawki, no to to tak będzie zrobione, bo
Nie powiem, że nie. Nie, każdy youtuber coś takiego. Tak, ja też nie mam odgłosu od tego, mogę tylko patrzeć na wykresy, jak audio nakrywa się, bo nie mam takiego właściwego wykresu audio, czy mam słuchawki nałożone i mam odsłuch w tych słuchawkach, bo nie miałem dobry mikrofon, miałem ten odsłuch, po prostu było u mnie ten odsłuch taki, było to słyszalne ten odsłuch, może i słuchawki powrócą, ale to jest, słuchawki mogą powrócić, to ja wiem, dawno mogą, ale nie mając słuchu, no to mogę się tylko kierować wykresami, które mam na głos nagrywane, głos nagrywany osobno, to a to tylko patrzę i nie mogę patrzeć, powiedzmy, czy głos idzie normalnie, mogę patrzeć, no tutaj te wykresy jeszcze, no to spoko, działa to działa, nie wiem jak na taki długi czas będzie działało, powiedzmy działa i tak dalej, ale później powiedzmy, dobra, mikrofon jest, uchwyt jest, jest to wszystko inno, no to odsłuch wchodzi na słuchawki, bo będę chciał jakby słyszeć to, co gadam. Czy głos jest dobrze dobrany i tak dalej, to będzie testowane tak czy owak na, no nie powiem, że nie, że tym, jeżeli mikrofon ten spełniający tą rolę XR-a nie będzie, powiedzmy, nie za 50 zł taki, tylko powiedzmy za te 400 zł, będzie, powiedzmy, takim już mikrofonem, że nie ma takiego szumu, powiedzmy, otaczającego mnie ten mikrofon, no to tak jak mam podpiszony, nie będzie przeszkadzał, nawet tak jak będzie kamera inna, bo kamerę też testuję, ale to będzie od Soniaka typowo, bo Sony to Sony, ale i oni produkują jakościowe troszeczkę, nie powiem, że nie, takie rzeczy, po prostu to jest jakość mocna. Jest tam Sony A6000, te 3 AirBud i tak dalej, to będzie jakby trochę przyszłościowym, prawda, nie powiem, bo jak mam teraz w czasie, ja wiadomo jakiego czasu bez coś takiego to jest, no tylko nie mówiąc zbieraniem takim, no ciut, bo nie kup. Nie zbieram takim czasie szybkim, żeby, powiedzmy, to kupić. Więc to będzie jakby zmieniane stosunkiem. I później po prostu wchodzi ten czas. Dobra, jest, idziemy i tyle. Będzie tam to jest jakieś 4100, bo muszę. Powiem, że nie będę się jakby leciał w jakieś te. Nie wiem. Jak to wziąć takie krótkie słowa? Tutaj pewnie. Jeszcze raz powiem. W takie słowa, że dobra, jest to jest, ale mam to na tym ilgocujący język, że jest to jakby powtarzając, mówiąc, to jest już full HD, dobra. 4100, powiedzmy ten zasilacz, jest to tak, żeby nie na bateriach lecieć, tylko po akumulatorkach, tylko po prostu podłączę pod kontakt i będzie mi działo ustawianie tam wszystkiego. Kadru nie będzie jakimś problemem, tylko ustawienie kamery pod takim, żeby nie było takich rzeczy tak bajerowanych, że ile godzin, jaka bateria ma procent 800, takie rzeczy, takie można powiedzieć, że piercowate po prostu, 1, 2, 3, 4 tutaj, żeby takie rzeczy, powiedzmy, były na odchodną nogę, że one są tam gdzieś, ale nie są takie jakby najważniejsze do pokazywania. To będzie wszystko jakby robione i będzie, powiedzmy, inna kamera, jakby jakościowo inna kamera, to nie będzie się pokrywało z Logitechem, bo nie ma szans, ale no dobrze, że powiedzmy, no dobrze, ta cena tak jest duża, ale Camlik dobrze nie kosztuje takie, no sporawe pieniądze, bo za Avermetry, którą, no tak jak pod Xboxa, pod PlayStation, no to kosztuje 1000 zł, nie będę się okrzykiwał ceną, bo nie jest to mała stosunkowo, a powiedzmy tak ja, nie wiem, inne osoby, to nie wiadomo jak mam coś takiego mu zareagować i tak dalej, więc to mogę aspektować, mówiąc to, co ja patrzę na tym, na tych cenach rynkowych, na pewno nie będę się nawet kłamał tak mocno, że nie potrzebuję, powiedzmy, procesora, bo procesor u mnie, no to jest taka kula u nogi, że to jest straszny procesor, stosunkowo
jakościowo, czy nawet nie wiem, czy jakościowo, czy po prostu taki już, no, że ten, a my to widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, hej, hej.